blokady i szmaty. Na uroczyśmy pożegnali mnie do specjalnej Polski Polski. Żegnamy Was w szczególnym okresie, w okresie zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Jest to czas, w którym wzajemnie sobie życzymy, składamy życzenia. I ja ze swej strony życzę Wam, aby ta misja przebiegała pokojowo. Łączymy się z rodzinami w trosce o to, abyście mogli szczęśliwie wrócić do domu. Rozkaz personalny gubernator głównego policji. Sporusz! Na podstawie artykułu 145a ust. 1.1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1909 roku o policji deleguję policjantów 20 rotacji jednostki specjalnej polskiej policji na okres 6 miesięcy do służby w misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie. Rozkaz podpisał. Sporusz! Komendant Główny Policji, Generalny Inspektor Andrzej Matejew. Sporusz! Do szyku! Stąd! Po ponad 4-tygodniowym pobycie dobiera końca nasz pobyt w gościnnych murach Szkoły Policji w Słupsku. Przygotowanie kolejnej już 20 rotacji jednostki specjalnej polskiej policji zostało zakończone. Po raz piąty będziemy reprezentować Polskę, polską policję w ramach misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności i Jurek z Kosowa. Ostatni okres i wydarzenia w Kosowie potwierdzają, iż jest to region, który stale wymaga obecności sił międzynarodowych. Wspólnie z policjantami z prawie wszystkich krajów Unii Europejskiej będziemy wspierać działania władz Kosowa, tak aby w multietnicznym środowisku pomocą tworzące się demokratyczne struktury państwowości oraz wypracować i wdrożyć standardy pracy policyjnej.
Społeczność międzynarodowa oczekuje, iż nasza służba będzie gwarantem poszanowania wolności i praw człowieka. Wszystko to będzie od nas wymagać dużego wysiłku, bezstronności i sił charakteru, ale na to jesteśmy gotowi. Obcy język i odmienna kultura sterowniczy będą dodatkowe wyzwania. Panie komendancie, w tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować Panu oraz całej kadrze szkoły i obsłudze za stworzenie przyjaznej atmosfery w trakcie naszego pobytu oraz pomoc w sprawach codziennych. W imieniu wszystkich policjantów jednostki dziękuję za przekazaną wiedzę, która będzie z pewnością przydatna w trakcie naszej służby w Kosowie. Bez wątpienia mogę powiedzieć, iż czas, jaki spędziliśmy w szkole, był optymalnie wykorzystany. Dziękuję Wam, policjantom i policjantom 20. rotacji jednostki, za trud i wysiłek podczas całego procesu szkolenia. Wasza inwencja własna i profesjonalizm, z jakim podchodziliście do zajęć, widoczne były w każdym momencie naszego pobytu. Mam nadzieję, że będziemy godnie kontynuować dobrą tradycję związaną ze służbą polskiego policjanta poza granicami kraju. Proszę również o przekazanie życzeń Waszym rodzinom, aby w okresie naszego pobytu w Kosowie miały dużo sił i wytrwałości. Życzę Wam oraz sobie spokojnej służby i szczęśliwego powrotu do kraju. Dziękuję. Pana inspektora prosimy jeszcze o pozostanie, bo kwiaty przygotowali także uczniowie prywatnego liceum ogólnokształcącego z ulicy Kołłątaja. Pełnicie pod znakiem Maryi Królowej Polski, Maryi Hetmanki, opiekunki polskiego munduru. I życzę Wam błogosławieństwa Bożego. Krótkie to i proste. Bożego błogosławieństwa, aby Was wspierał w każdej chwili. I abyście jeden na drugiego mogli liczyć. Bo to ważne. Liczyć tak, jak na siebie samego. Bo na misji nie ma ja, jest i my. Bądźcie solidarni i o tym pamiętajcie. Na misji nie ma ja, jesteśmy my. Boże, błogosław naszych policjantów, aby szczęśliwie wrócili. Spraw. I daj to, co najważniejsze. Daj zwycięstwo w słusznej sprawie. Fight!